Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Wczoraj było trochę roboty, także dzisiaj, dla równowagi, będą figle i psoty. Trzeba ten kwiatek zraszacz dla Edzia przerobić. A dlaczego? To zaraz wam pokażę. Tylko najpierw lecimy po zielonkę. Biorę już koszyk, idę nazrywać króliką, bo wczoraj w końcu nie poszedłem. Skończyłem gniota montować, to już była czarna noc. Teraz to coraz szybciej robi się ciemno. Także nie przedłużając, lecimy. Idzieś? Edziu, chodź. A tutaj trzeba przerobić tego kwiatka, bo on już się nauczył i wskakuje na to, wskakuje zębami go łapie. Już trochę tutaj, o widzicie, połapał. Znaczy, kwiatek to tam pół biedy, aby tego nie zjadł tej gąbki, bo tam kwiatek to w kastorami. Widziałem go ostatnio za trzy dychy bodajże. Tylko to są te ażurowe płyty. Przecież mu tam wpadnie noga, to jeszcze sobie krzywdę zrobi, ale już mam pewien plan. Jak to zorganizować, żeby było pancernie i żeby teraz na pewno nie poniszczył i krzywdy sobie nie zrobił. Bo też wskakuje tu na górę, żeby na to się nie nadział, no najwyższa pora to przerobić. Tylko co, lecimy po zielonkę, to się za to zabierzemy. Bo króliki głodne, znaczy głodne. głodne to nie są, bo pasze mają, ale pasze to one się w zimę najedzą. A teraz to dobrze, żeby miały coś świeżego. A tych kwiatków tutaj jeszcze więcej. Susza im nie przeszkadza, aż jakiś bukiecik można sobie zrobić do chałupy ale one strasznie krótko żyją dzień, dwa i następne się pojawiają coś tam uzbieraliśmy, szału nie ma ale trzeba było się nachodzić już tutaj w koło mnie to albo już przebrałem albo suche, na wiór w ogóle jest bardzo sucho co zrobić, no ale zawsze coś tam mają pełny koszyk to może nie jest ale z trzy czwarte jest i już dalej nie idziemy proszę uprzejmie Zajadajcie, żeby wiatr nie porwał smacznego. No, i teraz coś trzeba z tym zraszaczem wymyślić. Po pierwsze, to go trzeba odpiąć. Po drugie, tego trzeba wyjąć. O, wylas. Gdzieś indziej go damy całkiem. Gdzieś tutaj, może, niech przy okazji trochę te kwiatki podlewa i polecę po takiego długiego pręta. Spróbuję jego tutaj gdzieś wbić w ziemię. O, tu się tam ten wąż zaczyna, czyli tamten się tu kończy. To tu zrobimy. Będzie dobrze? O, a gołębie znowu są tylko trzy. Ten pocztowy poszedł. Wczoraj już się tak zbierał, zbierał, ale nie wyleciał. A dzisiaj rano wstaje oporządzić i już tylko trujeczka jest. Także pewnie poleciał do domu swojego. Oby trafił, oby znalazł drogę i mu starczyło sił. Wczoraj się tak zbierał, ale może wiecie, na noc już było późno, to nie chciał lecieć, i dzisiaj o świcie musiał się zabrać. O, na takim pręcie będę chciał to zamontować tego kwiatka. Ciężkie to jest, jak nie wiem, ciekawe, czy uda mi się to wbić od góry. Jak nie, to trzeba będzie dołek wykopać, ale to wiertnicą, raz dwa i się go wsadzi. Dobra, wszystko co potrzeba. Już tutaj przytargałem. I zobaczymy, czy to uda mi się wbić z drabiny bez wiercenia dołka. Byłoby dobrze. Mu dużo wygodniej. Nie trzeba by było iść po tą powiertnicę. Ale tu piach się ta drabina zapada. Ojejku, jak to jeszcze wysoko. Trzeba ją lepiej jakoś ustawić, bo się obale i będzie kłopot. Ta, tej większej drabiny to jeszcze nie kupiłem. E, trzeba wywiercić. Tak to nie da rady. Za mało idzie. Wiertnica przytargana. Oczywiście włoskiem to za ciężkie, żeby to nosić, szczególnie dzisiaj. Tutaj taka wyspa piachu. Tutaj on, tutaj sanie. O co to? Nie chcę odpalić. Tu nie ma gdzieś tej pompki, jest. Żeby podpompować paliwo. Wywiercone teraz można wstawić tego pałąka, ale to jest ciężar. O! No i teraz luks to wskoczyło. Tutaj przysypiemy. I teraz dobije to siekierko. No i tak to już powinno się trzymać. Wiadomo jakbym kamieni tam nawrzucał. Czy gruzu, to i by było trochę lepiej. Ale to wiecie, to nie musi być jakoś super. I teraz, tylko tego kwiatka zamocować na trytytki, oczywiście. Jak żeby inaczej. Ciekawe, czy taka trytytka go utrzyma. Chociaż nie jest to jakoś bardzo bardzo ciężkie. Teraz to jakoś tutaj połapać. Dobrą stroną jest, dobrą. Tutaj trafić w dziurę. Trafić w dziurę, a to nie chce wchodzić. No wciskaj się tam. O, idzie. I się urwała ty Za mocno zaciągnąłem. Teraz trzeba następną mi od nowa cała operacja skomplikowana. Oczywiście kamera na tym słońcu się przegrzała, ale w tym czasie zamontowane tych trytytek tutaj nałożyłem, trzyma to się fest solidnie. Wszystko jest dobrze, wąż podciągnięty. Tu delikatnie przysypałem ziemią, żeby tak nie odstawał, bo on by zaraz nabiegł na to. No i lecimy. Zobaczymy, tylko, czy nigdzie się wąż po drodze nie pozaginał. I to zaraz włączymy. Oczywiście, że się zagiął tutaj, że potem mi tam nie wyskoczyła. Ta wtyczka, odkręcaj się. Dobra, już powinno być dobrze. No zobaczymy, czy to działa, bo mam kolejny pomysł na to. Lecimy odkręcić wodę, chodź. Odkręcamy wodę, <grych> jakby strzelił, jak zawsze. No i pytanie za 100 punktów, czy to działa? Czy on tego nie obali? Nie, no obalić to raczej nie ma szans, to jest głęboko wkopane. Ta woda coś nie leci, leci, leci. Działa, działa. Teraz to tego nie sięgnie, nie ma opcji. A zawsze się trochę schłodzi i wylata. Zimna woda prosto ze studni. On się tutaj bawi, tyle o ile, bo ten kwiatek ostatnio to mało tańcuje. Ale coś tam zawsze psiuka. Ale ja wpadłem na pomysł, że może tego zraszacza by tam zamontować. Pewnie na trytytki też by się udało, by się tak w koło kręciło z takiej wysokości. No on by tego nie popsuł, tutaj to nie ma opcji, jemu to włączyć. Znaczy jest opcja to włączyć, tylko jak on jest w końcu, bo inaczej to zaraz popsuję. Już jeden mi taki popsuł, o tam stoi, bo to obali, pogryzie i tyle. I te sprężynki powypadają, ale jakby to tutaj podłączyć tak wysoko, dobra opcja. Lecę, wyłączę tą wodę i zobaczymy, czy to się uda. Trochę wyżej od tego. To by było dobrze. Nogi trzeba mu złączyć. O, gdzieś tak. By było luks tylko. A to można tutaj nawet oprzeć. To by nawet było w miarę stabilnie. No i gotowe. Od razu widać, że to ja robiłem. A skąd widać? No bo jest estetyczne wykonanie. Jak ja coś robię, to musi być estetycznie. To jest jakby z moją wizytówką. To na to spojrzeć i od razu wiadomo, kto to robił. Ten dziot z lasu. <noise> Dobra, idę, idę, włączę wodę. Zobaczymy, czy to działa. Jakby działało, to pewnie fez daleko będzie sięgało. To będziesz miał latania w koło. A latania. Mówicie, że te drewno trzeba by powozić i poukładać gdzieś pod dachem? No, trzeba by, ale to nie dzisiaj, dajcie spokój. Nie dzień po dniu, tyle roboty. Trzeba odpocząć. Ja nie mam 20 lat. Teraz się będę musiał zregenerować. I co, włączyć wodę, czy nie włączać? Jak byś wolał? Sam włącz, byś się nauczył odkręcać, zakręcać. Ja bym ci mówił, ile bym miał latania. Po co my we dwóch chodzimy? Tak to ty byś leciał. No, wcale nie włączyłem. Dał się oszukać. Gdzie ty jesteś? Ta, on już pewnie tam jest. Już go nie zawołam. Dobra, odkręcam. Poszła woda, chwila prawdy. Czy działa ta moja konstrukcja? Pancerny zraszacz dalekiego zasięgu to będzie. A jak? Działa? Nawet nieźle, tylko żeby on się kręcił w koło, bo tam ciężko to będzie poprzestawiać. O to chodziło! Tylko muszę w kółko latać, żeby mnie nie złapała ta woda, ale patrzcie, tam sięgasz prawie całą drogę, czyli mógłby być trochę w prawo, ale już dobra, dobra. Nie ma co na razie przestawiać. Niech leci, niech leci. O, to się w koło nalatasz. Takie kółko chyba tutaj wybiegasz. Będzie bieżnia w koło. Już boisko do badmintona jest. Oczywiście nie mam z kim grać, bo on. Żerę te lotki. Chciałem z nim pograć, a on lotkę bierze, pogryzie i tyle z niej. Kurczę, aż tak wysoko nie skacz, ale nie, to już ten pręd jest tak wysoki, że, że on na niego to nie wskoczy, nie sięgnie. Ciekawe, ile to ma zasięgu. Zaraz, niech tu przeleci, to zmierzymy, ile tam jest do końca drogi. A jaki jest wzór na pole tego? Pier kwadrat chyba. To lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 metrów. Pi 3,14, 9 razy 9, 81 razy 3,14. Zaraz się policzy na kalkulatorze. 254 metry kwadratowe to mi podlewa. No oczywiście to tak podlewa, wiecie, tam trzy kropelki spadają w jedno miejsce. Pewnie jakby to chodziło całą noc, to może i coś tam by podlało. Ale on całą noc jakby miał biegać. To by się chyba zamęczył, ale to też nie leci aż tak, żeby aż tak bardzo go fascynowało. On pewnie trochę pobiega dookoła i się położy i przynajmniej się tej wody nie obąbluje, jak wiecie, jak smog wawelski. No bo z tego nie ma jak tyle, co się schłodzi. Tam mi sięga, akurat przed budką się kończy. No dobrze to jest ustawione, tylko bez sensu, że tutaj na drogę trochę leci, ale nie aż tak dużo. No to sobie polataj. Ja wiem, że to się nie powinno w dzień podlewać, bo ta trawa się parzy czy coś, ale tej trawie to już nic nie zaszkodzi. Ona to już chyba wyzionęła tego. No, no po prostu już nie, nie żyje, nie funkcjonuje, bo to jest sama suchota, to tragedia. No ale co zrobię? Nic nie pada. Minęło jakieś pół godzinki i coś tam podlewa, coś tam podlewa, już nawet po tej drodze widać, że troszkę wilgoci łapie. A Edziu nie lata cały czas w koło. Polatał z 15 minut, przyszedł i na tarasie sobie leżał na kafelkach. No i teraz dopiero przyleciał: no bo ja tutaj przyszedłem, to za mną przyszedł. A tak to polatał, trochę się zmęczył, poszedł odpoczywać. Dobra, ja już zakręcam wodę, potem na wieczór tu odkręcę. I tak będę podlewał parę dni, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica między tym kawałkiem, a na przykład tamtym. Chociaż tam podlewam żywopłot, to zawsze w koło trochę też. No ale będzie widać, czy to podlewanie cokolwiek daje, czy tą trawę da się jakoś podratować. No fajnie, że to ma zasięg długi, tylko największy minus tego zraszacza jest taki, że go się nie da przestawić. No jest tutaj już na stałe, trzeba by tam zrobić drugi. To już by było nieźle, bo tutaj jeszcze w miarę, w miarę zielono się trzyma. Tu jest stara trawa, a tu jest w tym roku. W tym roku siana. Dobra, zakręcam tą wodę, bo on się zabiega na tym upale. A króliki jeszcze dostały banana w międzyczasie. Ale nie bardzo je ten banan interesuje. Pewnie w końcu zjedzą, ale dopiero jak im się zielonka skończy. Zielonka najlepsza dla nich, najbardziej smakuje. Żadna inna pasza, żadne suszone owoce, żadne inne jakieś. Marchewki, nie marchewki. Nie ma to jak mlecz i kończyna. O, idę wodę zakręcić i on też już idzie. Już się wylatał. Chodź na taras, co zagram w szachy, a ty się wyleżysz. A kury dostały kapusty kiszone i zajadają, żeby nie miały robaków. Podobno kapusta kiszona ma tam jakieś właściwości takie, że jakoś nie lubią tego te pasożyty. Które u kur potrafią żyć. Czy to działa? Ciężko powiedzieć, ale raczej nie zauważyłem, żeby były jakoś zarobaczone. Kolacja podana, towarzystwo na zielonkę, niech sobie leci. Edziu się wybiegał za tą wodą, to pewnie sobie teraz podrzema, póki wszyscy nie zejdą się na grzędy, i wtedy sobie znowu będzie mógł polatać. A my idziemy puścić balbinkę, niech, niech też pochodzi. Otworzone, zapraszamy. No, i cić, podłożyłem ci tego kamyka, żeby ci było łatwiej, ale tobie i tak jest już dużo łatwiej. No nie ma porównania z tym, co było. Dobrze jeszcze nie jest, jeszcze trochę widać, że ta noga jej doskwiera. No, ale teraz to już śmiga, przyszła, ona prawie żeby w ogóle nie stawała na tą nogę i tak ją puszczam wieczorem. Chyba jej to nie szkodzi, taką mam nadzieję. Najgorzej, że ją ręcznie potem muszę tutaj zabrać do budki, bo ona chce ze wszystkimi siedzieć. No, ale jeszcze niech będzie trochę oddzielona. Polata wieczorem te 2-3 godzin to powinno być ok. O, już ją rodzeństwo chyba zauważyło, bo wszystkie zaczynają gęgać. A jak codziennie takie same powitanie. Lecą do niej i gęgają. No teraz całym towarzystwem sobie polataj, a na noc znowu do izolatki. A jutro znowu przepustka. Tak jeszcze trochę się pobawimy, pewnie z tydzień albo i lepiej. Jak już ta noga całkiem ci wyzdrowieje, to dopiero pójdziesz do wszystkich. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z wami żegnam, zapraszam na jutro, na siódmą rano. Na razie, cześć.